Kaja, właśnie chwilę. Co jest? Słuchaj, bo muszę coś powiedzieć i nie bądź zła na mnie w ogóle, że ci o tym mówię, dobra? A co się dzieje? No bo Doris podglądała Fredo w toalecie. Jak to podglądała? Fredo poszedł do toalety i Doris go podglądała. No nie wiem, nie było mnie tam, ale to chyba działo się, nie wiem, przypisła, że... Co? No, ja też jestem w szoku. No jak tak można? Nie, no zamorduję ją. Ale to czekaj, czekaj. Zanim ją zamordujesz, to idź do Sary i poproś ją, żeby ją zwolniła, no. Myślisz? Mhm. Tak, słuchaj, no pamiętasz, jak cię uczyłam asertywności? Mhm. No to bądź stanowcza, idź ją o to poproś. Dzięki. Pewnie. Co za małpa, małpa straszna, no. Co ty robisz? Chcesz, żebym mnie zwolniła? Cicho bądź, co to miało być? Chodź, cicho bądź. Sara, musimy porozmawiać. Wow, Kaja, jakie tupnięcie nóżką, no jestem pod wrażeniem, to chyba musi być coś bardzo ważnego. A żebyś wiedziała, masz zwolnić Doris. A to dlaczego? Bo podglądała Frodo w toalecie, no i w ogóle cały czas go podrywa. Ja żądam, żebyś ją zwolniła, bo ja nie mam zamiaru pracować w takiej atmosferze. Doris podgląda Frodo w toalecie, to jest naprawdę bezczelność. No właśnie, dlatego musisz ją jeszcze dzisiaj zwolnić. Dobrze. Doris, możesz tutaj na chwilę podejść? Super, dzięki, teraz mnie zwolnił. Słuchaj, Doris, tutaj żarty się kończą. Przepraszam, no. Żarty się kończą dokładnie tak samo jak twój okres próbny. Dlatego zapraszam cię teraz za bar, żebyś nalewała ludziom piwo, bo zatrudniam cię na stałe. Naprawdę? No tak, no już leć, klienci czekają. No, raz, ale... raz. Ale nie dam się terroryzować, nie będę też spełniała żadnych żądań. A jak jesteś zazdrosna o Frodo, to jest tylko i wyłącznie twój problem. Nie no, Sara, przepraszam cię, no nie chciałam cię terroryzować, ani być taka, jak byłam, ale no ja cię proszę, zwolnij ją, błagam cię. To ja cię błagam, żebyś przestała piszczeć, bo to naprawdę nie pomaga i guzik mnie obchodzi, czy Doris podrywa Frodo, czy go nie podrywa.